Papusza była cygańską poetką, która kiedyś mieszkała w Gorzowie. Papusza tak naprawdę nazywała się Bronisława Weiss i była bardzo skromną, ale utalentowaną poetką. Jan Korś był to gorzowski malarz, który malował pejzaże. Na swoich obrazach uwiecznił powojenny Gorzów i okolice. Szymon Gęce, czyli gorzowski kloszarz, był zawsze uśmiechnięty i był wolnym duchem. Szymon Gęce to tak naprawdę był Kazimierz Wnuk. Paweł Zacharek był kapitanem żeglugi śródlądowej. I on przewoził przez Wajtę ludzi, bo po wojnie nie było mostu. Najwięcej ich przewoził w niedzielę, kiedy akurat odbywały się mesze żużlowe. Edward Jancarz to jest bardzo znany gorzowski żużlowiec. A nawet kiedyś zajął pierwsze miejsce w drużynowych mistrzostwach świata.